28 grudnia Kościół wspomina błogosławionego Grzegorza Homeszyna, biskupa i męczennika. Grzegorz urodził się w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 1867 roku w powiecie husiatyńskim w obwodzie tarnopolskim na terenie dzisiejszej Ukrainy. Pochodził z wielodzietnej, pobożnej rodziny chłopskiej. Uczył się najpierw w miejscowej szkole podstawowej, potem w gimnazjum w Tarnopolu. Był bardzo zdolny. Maturę zdał z wyróżnieniem, a przy tym był bardzo pobożny. Do kapłaństwa przygotowywał się w seminarium we Lwowie. 18 listopada 1893 roku przyjął święcenia kapłańskie, a następnie podjął pracę w parafii katedralnej w Stanisławowie. Zauważono jego uzdolnienia i wysłano na dalsze studia do Wiedeńskiej Akademii Teologicznej. Tam równocześnie objął posługą duszpasterską grekokatolików przebywających w Wiedniu. Pięcioletnie studia zwieńczył uzyskaniem doktoratu z teologii na podstawie rozprawy De Epiklezji. Po zakończonych studiach powrócił do parafii katedralnej w Stanisławowie, gdzie również posługiwał jako katecheta. Przez rok pełnił posługę proboszcza w Kołomyi. Później został rektorem grecko-katolickiego seminarium duchownego we Lwowie. 19 czerwca 1904 roku został konsekrowany na biskupa stanisławowskiego. Sytuacja społeczna była bardzo złożona. Jako wielki patriota ukraiński wiązał przyszłość swojego narodu z Rzymem. Przestrzegał przed ekspansją prawosławia, zachęcał do utrzymania dobrych stosunków z Polską. Te działania, jak i wiele innych, nie były zrozumiane, a stały się przyczyną wielu jego cierpień. W roku 1906, w trosce o formację kapłanów, założył własne seminarium duchowne grekokatolickie w Stanisławowie. Z jego inicjatywy powstał kwartalnik dla kapłanów Dobry Pasterz. Przejął również tygodnik Nowa Zoria, który stał się organem Ukraińskiej Katolickiej Partii Ludowej. Sam dużo pisał, inspirował działalność charytatywną. Powstało Towarzystwo Jana Miłosiernego, Spółdzielnia Pomoc Kapłańska, Kasa Diecezjalna i wiele innych. Dbał o rozwój życia zakonników obrządku wschodniego w swojej diecezji. Był współtwórcą, przy dużym poparciu papieża Piusa XI, Ukraińskiego Kolegium Grekokatolickiego w Rzymie. Promował akcję katolicką i stowarzyszenia katolickie. Chciał, by przyczyniały się one do odnowy moralnej diecezji. Zachęcał swoich wiernych do kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej, a kapłanów zachęcał do zachowywania celibatu, który w obrządkach wschodnich jest dobrowolny. Na początku 1931 roku wysłał list pasterski, w którym stwierdził, że skoro nie powstało państwo ukraińskie, należy uznać to za wolę Bożą i współpracować z władzami polskimi, o ile nie łamią one praw boskich. 2 lata później opublikował na ten temat książkę pod tytułem Problem Ukraiński. Opowiadał się za autonomią terytorialną w granicach Rzeczpospolitej. Bardzo dobrze znał złożoną sytuację swojego narodu, gdy w czasie II wojny światowej stosunki polsko-ukraińskie zaczęły się dramatycznie pogarszać, nałożył klątwę na każdego, kto w nienawiści i zaślepieniu przelewa czyjąś krew. Po zajęciu wschodniej Galicji przez Armię Czerwoną, Stalin postanowił zniszczyć Kościół grekokatolicki. 11 kwietnia 1945 roku aresztowano księdza biskupa Grzegorza pod zarzutem działań antyradzieckich. Przewieziono go do więzienia w Kijowie. 28 grudnia 1945 roku zmarł w szpitalu łukanowskim w Kijowie na skutek dotkliwych pobić w czasie przesłuchań. Miejsce jego pochówku nie jest znane. Został beatyfikowany 27 czerwca 2001 roku we Lwowie przez świętego Jana Pawła II. Biskup Homeszyn nauczał, że w życiu politycznym musi dominować etyka chrześcijańska, a swoje nauczanie potwierdził śmiercią męczeńską. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Grzegorz, biskup, aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności
i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.